Chwała Bogu za to, cośmy już mogli słyszeć, za te pieśni, które szczególnie mnie tak wzruszają, kiedy śpiewamy, czy słyszymy śpiew o krzyżu Golgoty, o dokonanym odkupieniu, które zostało przez Jezusa dopełnione zgodnie ze wszystkimi proroctwami, jakie w Starym Testamencie były. I naprawdę ja nie spodziewałem się, że akurat te pieśni będą śpiewane, a na początek chciałem przeczytać te znane słowa apostoła Pawła, który pisze w pierwszym liście do Koryntów, zaraz na początku, i on pisze takie znamienne słowa, które pozwolę sobie przeczytać. Apostoł Paweł pisze, albowiem, pierwszy rozdział, pierwszy list, 18 wiersz, albowiem mowa moja o krzyżu tym, którzy giną, jest głupstwem, ale nam, którzy bywają zbawieni, jest mocą Bożą. I 21 wiersz mówi, albowiem ponieważ mądrości Bożej świat nie poznał Boga, przez mądrość upodobało się Bogu przez głupie kazanie zbawić wierzących. Gdyż i Żydowie się cudów domagają, Grekowie mądrości szukają, ale my każemy Chrystusa ukrzyżowanego. Żydom wprawdzie zgorszenie, Grekom głupstwo, ale nam samym powołanym i Żydom i Grekom każemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. To są słowa, które apostoł Paweł napisał do zboru w Koryncie. W dalszym ciągu tego listu pisze, że nie uważał za potrzebne umieć coś innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i Onego ukrzyżowanego. I tu jest powiedziane, że Żydzi się cudów domagają, a Grecy mądrości szukają. I my wiemy, że Pan Jezus czynił cuda ciągle, i ci, którzy wołali Hozanna, zbaw teraz, za chwilę wołali ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. I my możemy się zapytać, czy to jest możliwe, taka zmiana. Ta zmiana nastąpiła, bo Pan Jezus został ukrzyżowany. Grecy mówili, dla jakiejś idei dał się ukrzyżować. Czy to miało sens? Tak z pogardą na to patrzyli. My wiemy, że byli tacy Grecy, którzy przyszli do Jezusa, którzy chcieli poznać Jezusa i oni się zwrócili do Filipa, żeby im umożliwił ten kontakt z Jezusem. Byli tacy, którzy szukali. My żyjemy w tym okresie, że my, którzy jesteśmy z pogan, nie z tego wybranego narodu, jesteśmy tym duchowym Izraelem. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty. Ja chciałbym do mojej usługi ta część, która mówi o zagrożeniach współczesnych dla chrześcijaństwa, to byłaby może druga część mojej usługi, jeśli będziecie jeszcze gotowi słuchać. A teraz chciałbym przeczytać takie znane miejsce ze Słowa Bożego, a to z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. To jest historia, jak każdy, kto czyta Słowo Boże, od razu wie, to przyszedł do Jezusa nauczony w piśmie Nikodym. My czytamy od pierwszego wiersza, trzeci rozdział, takie słowa. Był niektóry człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodym, książę żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, mistrzu, wiemy, żeś przyszedł od Boga nauczycielem, bo nikt tych cudów czynić nie może, które ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może widzieć Królestwa Bożego. Te trzy wersety nam bardzo dużo mają do powiedzenia i chciałbym się nad nimi zastanowić. I chciałbym powiedzieć jedno, że każdy człowiek, niezależnie od swojej pozycji intelektualnej, materialnej, socjalnej, ma swoje nawet najskrytsze problemy, z którymi sobie nie może dać rady, a jedyny ten, który może nam w tym pomóc i rozwiązać problem, jest Jezus. I właśnie do Jezusa przyszedł Nikodym.
My czytamy, że przyszedł w nocy. Bardzo dużo i chętnie niektórzy kaznodzieje mówią o tym, że miał strach przyjść w dzień, dlatego przyszedł w nocy. Ale może przez to poznajemy, że Pan Jezus jest dostępny i w dzień, i w nocy. O każdej porze możemy się do Niego zwrócić. Chciałbym powiedzieć, że Nikodem był, tu jest napisane, faryzeuszem. On znał zakon i my wiemy o nim również, że był książęciem, a więc był z wysokiego rodu. On był nauczycielem w Izraelu, a nauczyciele byli traktowani z takim szacunkiem, że nawet niektórzy uważali, że większy szacunek należy się nauczycielom niż rodzicom, chociaż to nie jest zgodne z dekalogiem. Gdy my czytamy historię zburzenia Jerozolimy, te kroniki żydowskie, to się dowiadujemy jeszcze o tym, że Nikodem stracił cały swój majątek wraz ze zburzeniem Jerozolimy i należał do trzech najbogatszych ludzi w Jerozolimie. Tak piszą kronikarze żydowscy i oni piszą dlatego, że on poszedł za Jezusem, bo my, którzy znamy to, tą historię Nikodema, wiemy, że on poszedł za Jezusem. I my wiemy, że miał wszystko, miał pozycję, miał uważanie nauczycieli, się z daleka witało, przed nimi się skłaniało głowy i on miał poszanowanie, był faryzeuszem, miał majątek i książęcy tytuł, ale czegoś mu brakowało. I chciałbym powiedzieć, Pan Jezus z nim wiele nie rozmawiał. On poznał, czego mu brakuje i powiedział, musisz się na nowo narodzić. On nie powiedział, o dobrze, byłoby wskazane. Nie, Pan Jezus bardzo rzadko tak mówił, ale tu powiedział, musisz. Tu nie ma albo, albo. Są tylko dwie drogi. My uważamy i ludzie myślą, jak ja sprawiedliwie żyję, to jakoś to będzie. A jest tylko jedna droga do Jezusa. I tą drogę obrał Pan Nikodem i na tą drogę wskazał mu Jezus. Chciałbym powiedzieć jedno, że Nikodem należał do tych ludzi, którzy znali Stary Zakon. Oni znali Stary Testament i on znał proroctwa dotyczące Mesjasza. Dlatego tu jest takie jego wyznanie, bo nikt tych cudów czynić nie może, jeśli by Bóg z nim nie był. To są znamiona Mesjasza, które są tak bardzo wyraźnie opisane w księdze na przykład Izajasza proroka. Tylko mogę przeczytać, proszę nie szukać, Izajasz 35 rozdział. Tam jest napisane, zaraz to przeczytam. Wtedy się, to jest 35 rozdział, 5 wiersz. Wtedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych otworzone będą. Wtedy podskoczy chromy jako jeleń, a niemych język śpiewać będzie, albowiem wody na puszczy wynikną, a potoki na pustyniach. I ósmy wiersz mówi, będzie tam droga i ścieżka, która drogą świętą słynąć będzie. Nie pójdzie po niej nieczysty, ale będzie dla onych samych, którzy tą drogą pójdą i głupi nawet nie zbłądzą. W 29 rozdziale też są te znamiona Mesjasza. I to wszystko było znane, znane to było Nikodemowi jako nauczycielowi. Nauczyciele w Izraelu mieli bardzo ważne zadanie i każdy chłopak w Izraelu od 6 roku życia chodził do 18 roku życia na nauczanie i on się musiał wszystkiego uczyć na pamięć, bo tam większość to była niepisząca, to byli analfabeci, tylko nauczeni w piśmie znali pismo, tak? I oni się musieli uczyć wszystkiego i musieli na przykład uczyć się całego pięcioksięgu Mojżeszowego na pamięć. Na pamięć. I to nie tak, żeby zaczęli od tej takiej atrakcyjnej księgi, no pierwsza księga Mojżeszowa, dzieło stworzenia, potop i tak dalej, ale oni musieli zaczynać od księgi zakonu, potem powtórzenie piątą księgę, a dopiero potem, no takie były sposoby nauczania. I te sposoby nauczania zostały wprowadzone szczególnie przez Ezechiela po powrocie z niewoli babilońskiej, bo było tak bardzo potrzebne, żeby naród izraelski nauczać. Więc on był tym nauczycielem, on to wszystko zna.
znał z pism. I tu my czytamy dalej, że rzekł do niego Nikodem, jakoż się może człowiek narodzić, będąc stary, i zanim powtórę może wnieść w żywot matki swojej i narodzić się. Takie bardzo logiczne pytanie, no jak się może człowiek narodzić na nowo? On tego nie wiedział i on tego nie rozumiał. I on takie wprost takie pytanie powstaje, no człowiek normalnej wielkości ma wnieść w żywot matki, ja tego nie rozumiem. A Pan Jezus mówi i odpowiedział mu Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wnieść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała? Ciało jest. A co się narodziło z ducha? Duch jest. Nie dziwuj się, żem ci powiedział, musicie się znowu narodzić. I tu Pan Jezus robi cały wykład, ten prosty, według opinii faryzeuszów, ten prosty cieśla, on nauczycielowi, który zna zakon, wykłada to, co dotyczy nowonarodzenia. I Nikodem już tutaj nie dyskutuje, tylko słucha. I Pan Jezus mówi dalej do niego tak, jako Mojżesz na węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, albowiem każdy, kto weń wierzy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Pan Jezus nawiązuje do tej historii, która jest opisana w czwartej księdze Mojżeszowej, kiedy naród izraelski szedł do ziemi obiecanej i my wiemy, że ta pielgrzymka się przedłużała. Oni na każdy dzień otrzymywali tą mannę, ale oni ciągle na nowo szemrali. I pomimo, że tych cudów tyle dożywali, tego cudu, że oni byli tym Bożym pokarmem, karmieni mieli i przeżywali tą Bożą zależność, to tam my czytamy w czwartej księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, nam zbrzydł już ten Boży pokarm. Czy można do takiego stanu dojść? No niestety jest tak opisane. I my czytamy, że wtedy Pan Bóg się rozgniewał i przypuścił węże jadowite i te węże, one kąsały i kto został ukąszony, to umierał. To jest opisane w czwartej księdze Mojżeszowej, 21 rozdział i dalsze. I my czytamy, że naród izraelski się opamiętał. Wtedy jeszcze nie było Jezusa, był na ziemi, był Mojżesz i oni się zwracają do Niego, wołaj do Boga, zgrzeszyliśmy, niech nam Bóg da jakieś wyjście. I my czytamy, że Bóg kazał ulać węża takiego miedzianego i powiesić go na drzewcu. I powiedział taki warunek, każdy, kto ukąszony jest, a spojrzy na tego węża, nie umrze. Każdy, kto spojrzy. I ci, którzy byli ukąszeni, mieli możliwość spojrzeć na tego węża, żeby żyć, ale mieli możliwość powiedzieć, ach, co mi to pomoże, i umrzeć. Tu chodziło o życie doczesne, bo ci, którzy spojrzeli, którzy byli posłuszni temu, uwierzyli temu, co Pan przekazał przez Mojżesza, to oni zostali żywi. I do tego teraz nawiązuje, do tej historii nawiązuje Pan Jezus i mówi do Nikodema, a Nikodem znał na pewno to, ten stary zakon i znał historię tego narodu izraelskiego i on się na to powołuje i on mówi, że będzie wywyższony Syn Człowieczy tak, jak był wywyższony ten wąż miedziany, on się nazywał Nehustan i powiedział, że dopóki każdy, kto spojrzy na niego, żyw zostanie. A tu mówi już o tym proroczo, o tym, co on miał dokonać. I teraz mówi, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Chciałbym powiedzieć, że
Nikodym te wszystkie słowa zachował w swoim sercu. My nie czytamy, żeby on już dyskutował. I on powiedział teraz to najważniejsze słowo, które można by powiedzieć, jest wnet w Ewangelii Jana, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, każdy, kto więc wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Chciałbym powiedzieć, że każdy, kto dożyje zbawienia, to dożył wielkiej łaski. Ale wielką łaską jest pozostać na tej drodze, jeśli dożyjemy zbawienia. Pan Jezus mówi, że nie po gadaniu, nie po mówieniu, ale po owocach poznacie je. I jeśli się ktoś narodzi na nowo, to musi przynosić owoce. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na Nikodema, który był tym, który się osobiście spotkał z Jezusem, który usłyszał, musisz się na nowo narodzić. On był dalej członkiem Sanhedrynu, on był dalej faryzeuszem, dalej był nauczycielem i my czytamy w 7 rozdziale taką historię, kiedy Pan Jezus znalazł się w ostatni dzień święta w świątyni i on, my czytamy, to jest 7 rozdział Ewangelii Jana, 7 rozdział, 37 wiersz, my czytamy, on ostateczny dzień wielki święta onego stanął Jezus i wołał mówiąc, jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije. Kto wierzy w mnie, jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego. A to mówił o duchu, którego wziąć mieli wierzący weń, albowiem jeszcze nie był dany Duch Święty, przez to, że jeszcze nie był Jezus ukrzyżowany. To mówił Pan Jezus. My wiemy, że z poprzednich wersetów tego rozdziału wiemy, że Żydzi chcieli Jezusa aresztować, chcieli Go stracić, bo On się mianował być Synem Bożym i oni nie mogli tego słyszeć, oni Go nie poznali i oni Go postanowili zabić. I my czytamy, kiedy te słowa Pan Jezus wypowiedział w świątyni, my czytamy, że On przyszedł na koniec tego święta, to my czytamy, że skoro się tylko zjawił, faryzeusze, kapłani mieli do dyspozycji taką straż świątynną i oni posłali tą straż świątynną, żeby ci ujęli, aresztowali Jezusa i przyprowadzili do nich przed tą radę, przed tym Sanhedryn. I my czytamy, że ci, którzy byli wysłani, oni musieli być posłuszni. Oni poszli i wrócili z niczym. Oni nie przyprowadzili Jezusa. I my czytamy 44 wiersz. I chcieli go niektórzy z nich pojmać, ale żaden nie ściągnął nań rąk swoich. Przyszli tedy słudzy od przedniejszych kapłanów i od faryzeuszy, którzy rzekli, przedrzeście go nie przywiedli. Odpowiedzieli oni słudzy, nigdy tak nie mówił człowiek, jako ten człowiek. To jest wyznanie tych, którzy byli takimi porządkowymi w świątyni, którzy pełnili tę straż i pilnowali porządku. I tu mówi, nigdyśmy nie słyszeli, żeby człowiek mówił tak jak ten człowiek. I odpowiedzieli faryzeusze, alboście i wy zwiedzeni, i zali kto uwierzył weń z książąt albo z faryzeuszów, tylko ten gmin, który nie zna zakonu, przeklęci są. To jest odpowiedź faryzeuszy na to wyznanie tych, którzy słyszeli. My wiemy, kiedy Pan Jezus to kazanie na górze miał, wygłaszał, to wszyscy poznali, że mówił jako moc mający. I ci również poznali, że to mówił ten, który ma moc. I oni dlatego go nie dotknęli, nie przyprowadzili. I teraz faryzeusze mówią, tylko ten gmin, ta hołota, ta biedota, która nie zna zakonu, tam może jeszcze go jakoś poważać, ale nie my. I zauważmy teraz, co robi Nikodym. 50 wiersz. I rzekł do nich Nikodym, który był przyszedł w nocy do niego, będąc jednym z nich. I zali zakon nasz sądzi człowieka, jeśli by pierwej nie słyszał od niego i nie poznałby, co on czyni?
Nikodem znał zakon i Nikodem wiedział dokładnie, że nie wolno wydawać sądu, dopóki się tego sądzonego nie przesłucha. Oni go nie, Jezusa nie przesłuchali, a już go odsądzili. I zauważamy jedno, takie publiczne wystąpienie Nikodema. Chciałbym powiedzieć, że on się narodził na nowo. On już przeżył. On widział coś innego w Jezusie i on się nie zawahał publicznie powiedzieć, że czy wy możecie go osądzić bez przesłuchania. On tutaj nie mówi, ja z nim rozmawiałem w nocy. Nie, on tego nie powiedział, ale on ich zganił, powiedział, nie macie prawa. On stanął w obronie Jezusa. To jest pierwszy taki owoc tego spotkania z Jezusem, taki już publicznie wydany świadectwo, ten owoc. I co oni odpowiadają? A oni mu odpowiedzieli i rzekli, Izajasz, i ty Galilejczyk, badajże się pism, a obacz, że prorok z Galilei nie powstał. Chciałbym powiedzieć, że gdy to miejsce tak bardzo mnie interesowało, zacząłem to miejsce studiować, to znaczy studiować, szukać, coś więcej na ten temat i mogę powiedzieć, że Jonasz był z Gatefer, to jest Galilea, pierwszy prorok. Drugi prorok i trzeci to był Nahum i Malachiasz. To byli trzej prorocy, gdybyśmy ich rodowody tam dokładnie sprawdzali, to byśmy się dowiedzieli, że oni pochodzili z Galilei. A tu ci w tym zacietrzewieniu mówią, czy może z Galilei przyjść prorok? Nie, to jest niemożliwe. Oni mu tak odpowiedzieli. I tu czytamy, i każdy poszedł do swojego domu. A czy to był koniec działalności Nikodema, koniec działalności tego senatu, tego księcia żydowskiego, nauczyciela? Nie. My znamy historię męki pańskiej i chciałbym powiedzieć, że gdy my to tak dokładnie czytamy i obserwujemy, to widzimy, że to wszystko, co się wydarzyło, to jest opisane we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych, Jan to opisuje nieco inaczej, ale wszyscy bardzo szczegółowo to się wzajemnie uzupełnia. Chciałbym powiedzieć jedno, że Pan Jezus został ukrzyżowany na krzyżu Golgoty. Ja z braku czasu nie czytam tych wszystkich miejsc. I Pan Jezus wisiał na krzyżu, wypełniło się pismo, bo On został akurat ukrzyżowany wtedy, kiedy ten baranek paschalny miał zostać ofiarowany i kiedy ci wszyscy Żydzi, którzy szli z tym barankiem paschalnym, oni go musieli nieść na ramionach, a kto był stary, to go mógł prowadzić. Oni byli i to było zabijane w świątyni, czyli był pełny dziedziniec ludzi. Wtedy, kiedy Pan Jezus powiedział, wykonało się, to wszyscy widzieli, że ta zasłona się rozerwała, to miejsce święte od Najświętszego, które było oddzielone taką grubą zasłoną na szerokość dłoni, się rozerwało. To wszyscy widzieli. I my wiemy, że Pan Jezus umarł. To był przeddzień sabatu i my czytamy, ten sabat był wielki. Ten sabat był wielki. My czytamy, nawet Żydzi, oskarżyciele, faryzeusze, oni tak się przygotowywali do tego sabatu, do tego spożycia tego baranka paschalnego, że żeby się nie zanieczyścić, oni nie weszli do pretorium, tam gdzie był Piłat. Oni tylko tak z daleka go oskarżali. Nie? I teraz to wszystko się stało, wypełniło się według pism. I zaraz Pan Jezus z rozpięte ramiona oddał swojego ducha, nie żyje. Z lewej i z prawej strony byli ci dwaj złoczyńcy. I my czytamy, że zanim Pan Jezus umarł, to czytamy w Ewangeliach trzech, że oni zaczęli urągać Jezusowi. Ale w pewnym momencie to opisuje dokładnie ewangelista Łukasz, który zwraca się do Jezusa i mówi do Jezusa, do tego, najpierw się zwraca do tego drugiego,
który wisi na krzyżu i mówi, i ty się Boga nie boisz. I on wyznaje, my właściwą zapłatę za nasze czyny bierzemy, a ten nic złego nie uczynił. A potem się zwraca do Jezusa. On się zwrócił do Jezusa. Ten ukrzyżowany z rozpiętymi ramionami, on mógł tylko mówić i mógł tylko spojrzeć. On już nic więcej nie potrafił, bo on był przybity do krzyża. I to jedno spojrzenie wiary na krzyż zmieniło jego sytuację, bo Pan Jezus mu powiedział, dziś będziesz jeszcze ze mną w raju. I teraz wiemy, że Pan Jezus umarł, ta zasłona się rozerwała, ta ciemność powstała, ale co dalej? To był przeddzień sabatu. Zgodnie z tymi wszystkimi praktykami czy przepisami zakonu, ciała tych skazańców nie mogły wisieć na krzyżu. One nie mogły wisieć na krzyżu, bo to byłoby pogwałceniem sabatu. I oni musieli zostać, jeśli nie umarli, to oni musieli zostać dobici. No, tak było. Śmierć na krzyżu nie następowała tak natychmiast, tak jak w wypadku w krótkim czasie Pana Jezusa, ale ukrzyżowanie to, jak podają kroniki rzymskie i żydowskie, trwało 3 dni, 7 dni, a były takie twarde typy, które przeżyły 9 dni. I właśnie jest opisana historia, kiedy ten bunt w Jerozolimie był, kiedy tych 70 buntowników powieszono, to ostatni z nich umarł, skonał po 9 dniach. To są kroniki rzymskie, o tym piszą. To jeszcze zależało od tego, czy ten ukrzyżowany miał taką podpórkę na krzyżu, że kroczem mógł się opierać albo nie. To jeszcze było w ferowanym wyroku ustalane, czy ma tą podpórkę, czy nie. Pan Jezus jej nie ma, dlatego on zawisł między niebem i ziemią, tak jak mówi Pismo. I teraz my czytamy, że ci żołnierze przyszli, przebili bok Jezusa, Pan Jezus umarł, już nie żył. Zostawili go i teraz biorą jednego złoczyńcę, łamią mu golenia, dobiją go po tym drugiemu. I teraz my czytamy tą bardzo ciekawą historię, na którą chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę. W Ewangelii Jana w 19 rozdziale jest napisane o tym, jak Pan Jezus umarł i w 36 wierszu jest napisane, kość Jego nie będzie złamana, a 37 wiersz mówi, ujrzą, kogo przebodli. A więc Pan Jezus umarł, kość Jego nie była złamana, tak jak to jest przed spożyciem baranka paschalnego, przed wyjściem z Egiptu. Tam też było powiedziane wyraźnie, kość tego baranka nie będzie złamana. I teraz czytamy 38 wiersz. A potem prosił Piłata Józef z Arymatii, który był uczniem Jezusa, ale tajemnym dla bojaźni żydowskiej, aby zdjął ciało Jezusowe i pozwolił Piłat. Szedł wtedy i zdjął ciało Jezusowe. Przyszedł też i Nikodym, który był przedtem przyszedł w nocy do Jezusa, niosąc zmieszanej myrry i aloesu około 100 funtów. Wzięli tedy ciało Jezusowe, uwinęli je w prześcieradło z onymi rzeczami wonnymi, jak to jest zwyczaj Żydom umarłych chować. A był na onym miejscu, gdzie był ukrzyżowany ogród, a w ogrodzie grób nowy, w którym jeszcze nikt nie był położony. Przecież tam dla dnia przygotowania żydowskiego, iż on grób był blisko, położyli Jezusa. Co nam to ma do powiedzenia? Chciałbym powiedzieć, jakie były wówczas prawa, jakie były przepisy odnośnie pochówku umarłych. Zgodnie z prawem i ze zwyczajem Żydów, jaki był praktykowany, pogrzebu dokonywała najbliższa rodzina, ewentualnie najbliżsi przyjaciele w tym samym dniu, kiedy osoba zmarła. Jeśli ktoś zmarł w dzień sabatu, no to się czekało do następnego dnia. Takie było prawo. I tak jak już powiedziałem, ciała nie mogły wisieć na krzyżu. Wiemy, że pod krzyżem była matka Pana Jezusa. Pan Jezus dał zlecenie Janowi, żeby się zajął tą matką. Piotr
tak z daleka był Jakub młodszy i Juda, bracia Pana Jezusa, oni jeszcze wtedy jeszcze nie uznawali swojego brata, nie swojego Jezusa jako swojego Zbawiciela. Oni dla bojaźni żydowskiej, no może jako rodzina, byli gdzieś dalej. I kto teraz dokona pochówku Jezusa? Chciałbym powiedzieć jeszcze jedno. Był taki zwyczaj i na Golgocie były dwa duże groby, otwarte groby. My wiemy, że na Golgocie to ten rozkład ciał to było coś potwornego. I jeszcze po śmierci była taka segregacja. Jeden dół, jeden grób był dla tych, którzy byli powieszeni i ukrzyżowani, a drugi grób był dla tych, którzy byli ukamionowani i uduszeni. Uduszenie to była straszna egzekucja też. O tym pisze autor listu do Hebrajczyków, że zaszywano w skóry dzikich zwierząt. To polegało na tym, że się w taką mokrą, namoczoną, miękką skórę dzikiego zwierzęcia zaszywało człowieka w takiej pozycji aż po szyję. I taki mokry, wilgotny, to ta skóra była wystawiona na ostre słońce i to słońce powodowało przez tą wysoką temperaturę w ciągu dnia, że ta skóra miękka się zsychała i człowiek w potwornych boleściach, on nie potrafił oddychać, bo miał płuca zgniecione, umierał. Więc byli ukamionowani i uduszeni. To była ten drugi dół, do którego wrzucano. I jeśli ktoś został ukrzyżowany, to był automatycznie, to była normalna sprawa, żeby wrzucić go do tego dołu. A my wiemy, że Pan Jezus miał zmartwychwstać z grobu trzeciego dnia. I miało się wypełnić Pismo. A zezwolenie na taki godny pochówek, jak my to nazywamy, mógł wydać tylko ten, który ferował wyrok śmierci. I my czytamy w Ewangelii Marka nawet, że Nikodem, Józef poszedł śmiało do Piłata, prosząc go o ciało Jezusa. Więc on poszedł, żeby poprosić o pozwolenie na taki godny pochówek. I tu jest napisane w Ewangelii Jana, że on był potajemnym uczniem, ale on był uczniem Pana Jezusa. I my czytamy, że on śmiało poszedł. I Piłat był zdziwiony, już umarł. I on kazał setnikowi, temu, który był odpowiedzialny za egzekucję, sprawdzić, czy rzeczywiście Jezus już umarł. I zdziwił się, że tak prędko. I wydał mu ciało Jezusa. I my czytamy, że Józef z Arymatii i czytamy również Nikodem, który nakupił maści, to prześcieradło. Oni zdjęli Pana Jezusa z krzyża, oni go owinęli w to prześcieradło. Komentarz pisze, że to robiły zawsze niewiasty. I Nikodem kupił 4 razy więcej tej myry, tej do którą była potrzeba do zabalsamowania, że tego nigdy nie robił jako mężczyzna i kupił 4 razy więcej niż było potrzeba. Ale co było najistotniejsze, że to co oni robili, oni dotykali pierwsze umarłego. Każdy kto dotyka umarłego, zakon mojżeszowy mówi, przez 24 godziny jest nieczysty, wyłączony ze wszelkiej służby i wyłączony jest z możliwości uczestniczenia w spożywaniu baranka paschalnego. Takie były prawa. I teraz sobie wyobrażam, że ten członek Sanhedrynu i ten senator Józef, oni to robią i to wszyscy obserwują, bo wiadomo było, że oni potem jeszcze ten grób Pana Jezusa zapieczętowali. I oni się tym samym wyłączyli z tej społeczności. Oni nie mogli spożywać tego baranka paschalnego. Chciałbym powiedzieć, że Żydzi byli tak bardzo byli pilnującymi zakonu, że ten kamień, którym zawsze się, to był tak jak kamień młyński, którym się zataczało czy zamykało grób, to on miał potrzeba kogoś pochować przed dzień sabatu, to wtedy można było przeciągnąć linę przez ten otwór i jak się tą linę ciągnęło, bo to było w takim rowku, to koło,
to się było czystym, ale jak się dotknął już tego kamienia, to się było nieczystym. To można, ja mam te przepisy starego prawa, to tam jest wszystko opisane. Chciałbym powiedzieć, i to wszystko, tak jakbym powiedział, zlekceważyli, to wszystko odrzucili Nikodym i Józef. Dlaczego oni to zrobili? Dlatego, że oni uwierzyli, że to dzieło dokonane na krzyżu Golgoty zostało to, co było zapowiedziane przez proroków, ten Mesjasz, że to zostało dokonane, że oni już nie muszą, nie jest potrzebne uczestniczenie i przypominanie sobie tej śmierci, tego wyjścia z Egiptu, tego święta Paschy, jak oni wychodzili z Egiptu, co zawsze znamionowało spożywanie tego baranka. Oni już tego nie potrzebowali, bo wiedzieli, że ta ofiara została raz na zawsze wykonana, dokonana i oni tego już nie muszą powtarzać. I oni się nie martwili tym, że oni już nie są członkami Sanhedrynu, nie są członkami Rady, bo oni dożyli zbawienia, a to, co zrobili, to zrobili jawnie. To zrobili jawnie. I to jest właśnie takim dowodem, że każdy, kto narodzi się na nowo w swoim życiu, dojdzie do takiego momentu, że musi się zadeklarować, po czyjej jest stronie. I musi to zrobić. Pan Jezus powiedział tak bardzo wyraźnie w kazaniu na górze, po owocach ich poznacie je. On nie mówił po tym, jak kto gada i wyznaje, ale po owoca. I to były już owoce. I my zauważamy jedno, to Boże kierownictwo musiało się wypełnić pismo. I oni byli przygotowani, tak jak ta niewiasta, która namaściła tym olejkiem Pana Jezusa. My czytamy, Pan Jezus powiedział, ona to uczyniła na dzień mojego pogrzebu. I to wszystko było, działo się po to, żeby wykonało się pismo. I gdy ja na tą historię patrzę, to chciałbym powiedzieć, że każdy, kto spojrzy na ten krzyż Golgoty, myśmy takie wzruszające pieśni śpiewali o tym krzyżu Golgoty, wiemy, że to jedno spojrzenie wiary na krzyż Golgoty zmienia życie. W śpiewniku Pielgrzyma jest taka wspaniała pieśń, kto wiary spojrzenia skieruje na krzyż Golgoty. Kto wiary spojrzenia skieruje na krzyż. My mamy w śpiewniku Pielgrzyma bardzo wiele pieśni pisanych, skomponowanych, które dotyczą śmierci Pana Jezusa i tego dzieła odkupienia. I to nas przybliża do Pana. I to, cośmy już tutaj słyszeli, to chciałbym powiedzieć, że dla każdego z nas ma wielkie znaczenie. Ja chciałbym jeszcze jedno powiedzieć. Już mówiłem do południa o tej pewności zbawienia. I my czytamy, że kiedy ten złoczyńca spojrzał na Jezusa, ten i wyznał przed tym swoją winę, że otrzymał tą obietnicę dziś. Tam nie jest powiedziane, że jutro, może pojutrze, albo jakiś tam kurs biblijny, albo co jeszcze wszystko wypełni. On nawet już nie przyjął tu wiary, no bo to było niemożliwe. A czy Pan Jezus mu powiedział, ale takie były okoliczności i mu powiedział dziś. I dlatego jest bardzo wiele ludzi dzisiaj takich, którzy mówią, jeśli ja w ostatniej chwili przyjdę do Jezusa, to będę zbawiony. Ja sobie mogę żyć, ale w tej ostatniej chwili trzeba tą decyzję podjąć. I wiemy, że nie przesadzę, jak powiem, że miliony ludzi się modli od nagłej, niespodziewanej śmierci. Racz nas zachować, Panie. Nie wiem, czy tu jest wśród nas ktoś taki, który się taką modlitwą modlił. Tak, może jest ktoś taki, co się tak modlił, bo wiedział, że ma coś do załatwienia. Wiedział, że ma coś do załatwienia. Ale chciałbym powiedzieć jedno, że to, jeśli nie załatwi dzisiaj, to jutro może być za późno. I możemy zauważyć również i to, że dwóch było,
I obydwaj mieli minuty już odliczone. Obydwaj mieli te same szanse. Ale tylko jeden z tego skorzystał, prawda? Tylko jeden. Drugi nie. Zatwardziały. Chciałbym powiedzieć, ten strach przed śmiercią, to zastanowienie się, co będzie ze mną, to wielu ludzi paraliżuje. I ja już z wieloma rozmawiałem i oni mówią, no ja nie wiem, no jak to będzie i tak dalej. Spotkałem kiedyś takiego młodzieńca, bardzo ciekawe świadectwo składał, on był Słowakiem, mieszkał na Słowacji, no to był jeszcze w okresie komunistycznym, więc matka jego była organistką w kościele katolickim, a on się ciągle tylko modlił. Mówił o tym, o tej nagłej, niespodziewanej śmierci. On się panicznie bał. I on miał już 18 lat i ciągle, że go śmierć spotka i co będzie, on będzie potępiony. Matka gra na organach, no z księdzem w dobrej komitywie byli, ale on mu nic nie pomagał. Jeszcze się tak zdarzyło temu młodemu człowiekowi, że jechał ze swoim kolegą na motorze i był wypadek, ten kolega się zabił. On nie. No teraz to już jest, no teraz już nie wiem co dalej. I poszedł do księdza i mówi, że on się panicznie boi. Co on ma zrobić? No i on mu wtedy mówi, że ma w przeciągu pół roku, dokładnie co 4 tygodnie zjawiać się przed konfesjonałem i tam, co mu tam powiedzą, co mu ten ksiądz powie, jak to będzie wypełniał, to po pół roku będzie miał pewność i będzie spokojnie. No on był raz, wyspowiadał się, dowiedział się, co tam ma zrobić. No i potem drugi raz idzie po 4 tygodniach i tak mu było jakoś niezręcznie, bo przed tym samym księdzem mała parafia i to samo znowu, te same grzechy, no to mi to nic nie pomogło, ja się nie zmieniłem. I po trzeci raz już poszedł do innego księdza, do następnej parafii, no bo znowu to samo i on to wszystko załatwił, ale nic nie pomogło. No i poradzili mu, on przyjeżdżał do Polski na te oazy, które były w Krościenku, ale poradzili mu, że pójdzie do Częstochowy na pielgrzymkę, ostatnie 30 kilometrów pieszo, a potem tam jakoś, tam to jakieś stopnie grochem posypują i jak tam na kolanach wyjdzie, to będzie mu pomożone. No ale on to wszystko zrobił, co nic się nie zmieniło. I on tak brnął i był przerażony. I kiedyś spotkał kolegę i mówi, wiesz, tam na Słowacji jest taki stary ujo, tam po słowacku mówi taki starszy brat. On jak się z tobą pomodli, abyś tak przeżył, bo to był charyzmatyk, ten drugi jego kolega, jakbyś tak, on włoży na ciebie ręce, przeżyjesz z Duchem Świętym, to już będzie spokój. Już będziesz miał spokój. No i ten wybrał się te 200 kilometrów do tego staruszka, on się nazywał, ten brat się nazywał Pawlik, też byłem u niego kiedyś. A on tak wysłuchał tego młodzieńca i mówi, ty się musisz na nowo narodzić. Ja? Katolik taki praktykujący, mama organistka, on dobrze służył kiedyś i tak dalej. Ja na nowo narodzić? Dla ciebie jest tylko jedno. Przeczytał mu ten akurat rozdział, który ja przeczytałem, mówi, czytaj go, ja ci nic więcej nie pomogę. Ten był oburzony, ale co ja mam robić? I z rozpaczy zaczął czytać ten Nowy Testament, najpierw Ewangelię Jana, potem Mateusza i tak dalej. Zaczął od Ewangelii Jana. I chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże ma moc. On dożył zbawienia, dożył takiej radości, że mówił, no teraz już pojadę do tego brata, do tego starego brata, on włoży na mnie ręce, jeszcze przeżyję się z Duchem Świętym. I taki pełen radości do niego przyjeżdża i mówi mu, to przeżył i teraz włoży na mnie ręce. On mówi, wiesz co, czytaj Słowo Boże, tam jest napisane tak, kto uwierzy, a ochrzci się, zbawiony będzie. Ty się musisz ochrzcić. Ja się ochrzcić? Znowu oburzony, no on się ochrzcić? On był pokropiony, no a jakby się tak ochrzcił, to mama straci posadę organistki, no kto wie, co będzie, nie? Nie, to jest już nie do przyjęcia.
Ale taka, on mówi, taka jest droga Boża, tak nauczał Pan Jezus, ja Ci więcej nic nie pomogę. I ten chłopak taki, no znowu te 200 kilometrów do domu jechał, no ale no może ten stary ma rację. I zaczął znowu czytać w kontekście chrztu wiary. I potem się dowiedział, gdzie się chrzci i pojechał tam na Słowację koło Koszyc i tam był chrzest wiary. Mówi tak, mamie nie powiedział, nikomu nic nie powiem i dam się ochrzcić, no bo ten mi tak powiedział. Chciałbym powiedzieć, że jak on wracał z tych Koszyc, to już czterem osobom po drodze świadczył w pociągu, że dożył zbawienia i jest ochrzczony. Dożył takiej wielkiej radości. Kiedy przyjechał do tego starego wuja mu powiedzieć, to on tylko podziękował za to. I on przeżył przy tym chrzest Duchem Świętym. Dożył nie tylko zbawienia, ale dożył pełni mocy Ducha Świętego. Chciałbym powiedzieć, kiedy wrócił do domu, no ale teraz co ta mama powie, nie, to był też, no bo u nas to, co powiedzą ludzie, to jest bardzo ważne. Ja bym już tam między nich szedł, ale co ludzie powiedzą? A kiedy on przyszedł do domu, a ta twarz jego tak jaśniała, mama mówi, ty coś przeżyłeś. Ja cię już obserwuję od dłuższego czasu. Chciałbym powiedzieć, po pół roku ona była ochrzczona, jego brat, a do roku była grupa domowa 10 osób. Tak Pan działa. Chciałbym powiedzieć, ale kiedy działa? Jeśli jesteśmy dokładnie posłuszni Bożemu Słowu. Jeśli my nie jesteśmy Bożemu Słowu posłuszni, to my utkniemy w pewnym miejscu. Ja jeszcze tylko do tego, a już kończę. Nie musi brat kończyć. Nie, nie, no chciałbym jeszcze ten drugi temat też. To chciałbym powiedzieć, że miałem do czynienia z różnymi grupami charyzmatycznymi i kiedyś taka grupa charyzmatyczna no, się zwróciła do mnie, liderzy tej grupy, co mają robić, no to było w tym okresie, kiedy tam powstawały takie wspólnoty, no chrzcili się członkowie tych oaz, wyłączali ich z kościoła, no bo wiadomo, jak się ochrzci, to jest wyłączony, bo unieważnia chrzest wiary. I no tak się złożyło, że byłem na terenie województwa opolskiego, oni przyszli na nabożeństwo, gdzie była ewangelizacja, było ich tam 15 czy 17 charyzmatycy, magnetofony słuchali, no kazania i potem mieliśmy rozmowę. No, bardzo mili ludzie, było ich 17, ten pastor tego zboru, w którym usługiwałem, taki młody, no i oni wszyscy dożyli zbawienia, nowonarodzenia, przeżyli chrzest Duchem Świętym. Wszyscy czytają Słowo Boże, wszyscy są pewni, pełni radości, tacy pełni entuzjazmu, no takie promieniujące twarze. I ja się ich pytam, czytacie Słowo Boże? Tak. Jesteście posłuszni Słowu Bożemu? Oczywiście. A co pisze Słowo Boże? Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawiony będzie. Czytaliście to? Tak, ale my jesteśmy ochrzczeni w kościele katolickim. To by nas no, wyłączyli z kościoła. Nie, ale my będziemy się modlić, czy nam Duch Święty objawi. Padają na kolana tych 17 osób, ręce w górze i modlą się w językach. No ja zostałem, patrzę się na nich, ten pastor też. No i co dalej? Nie, oni się modlą głośno w językach. Przyjaciele, przerwijcie, usiądźmy na chwilę. Ja się pytam, tak, czy my mamy kusić Ducha Świętego z jakimiś zapytaniami, jeśli mamy wyraźnie napisane? My mamy wyraźnie napisane i my mamy być posłuszni Bożemu Słowu. Nikodem był posłuszny, tak? I ja mówię, bośmy rozmawiali, ja mówię, i to jest jedyna droga dla was. A to nas z kościoła wyrzucą i co będzie dalej? Co się martwisz o następny krok? Ty zrób pierwszy krok. Chciałbym powiedzieć, że smutnieśmy się rozeszli, już nie mamy
żadnego kontaktu. Chciałbym powiedzieć, posłuszeństwo Bożemu Słowu. Ten chłopak, o którym mówię, który miał ten strach przed śmiercią, on jest teraz pełny radości, on służy Słowem, dlatego że on był posłuszny Bożemu Słowu. Ten brat mu udzielił prawidłowej rady i on taki był konsekwentny. Ten brat, co ja go osobiście poznałem nieraz, to z nim nie było takich dyskusji nawet. To, a to i nie ma sprawy. I tutaj ten poszedł za Bożym Słowem, dożył i ta sytuacja uległa zmianie. A ci, myśmy się rozeszli, mi było bardzo przykro, że się rozeszli, bo to byli naprawdę tacy mili, pragnący ludzie, ale posłuszeństwo Bożemu Słowu to jest tak jak w liście do Efezów, tylko przeczytam to miejsce, jest list do Efezów. List do Efezów jest napisany do zboru w Efezie, a my wiemy, że to był zbór Boży, zbór, w którym był apostoł Jan, był do sędziwości, tam był również Tymoteusz, był biskupem tego zboru. I tu jest napisane tak, ja tylko jeden werset przeczytam na zakończenie. Czas odkupując, bo dni złe są. 5:16. W nowym tłumaczeniu jest napisane czas wykorzystując, ale to nie jest prawidłowe. Nawet w interlinearnym przekładzie pisze czas odkupując i w innych tłumaczeniach Biblii niemieckiej, które porównuje, jest wyraźnie napisane czas odkupując. Jakie to ma znaczenie? Że w tym czasie, jakim my żyjemy, my musimy zapłacić jakąś cenę. Coś trzeba zapłacić. Ile? To jest różne. Dla różnych jest różne. Ale chciałbym powiedzieć, to nie jest tak wszystko. My, jeśli mamy i za Panem, to musimy pewną ofiarę złożyć i my musimy być posłuszni i Jemu służyć. Niech Pan błogosławi to słowo. Może jak...